Siema wszystkim, z tej strony Lukas Fishing, witam w kolejnym odcinku. Jest godzina 21:30 i dałem się namówić koledze na ostatnią nockę w tym roku w pierwsze przymrozki. Gdy dojeżdżałem na łowisko, było już 0 stopni, a okolica cała zaszroniona. Mam nadzieję, że dzisiaj ta zasiadka przyniesie mi jakieś fajne efekty, ponieważ przez ostatnie kilka dni, kiedy tu przyjeżdżałem, nie mogłem się przebić rybami większymi niż 37,8 cm. Ale nie było źle, też byłem zadowolony, bo ryba się meldowała. Ale z ciekawości przyjeżdżam tutaj zobaczyć, czy dzisiaj wydłubię jakiegoś big fisha, czy jakakolwiek ryba w nocy się zamelduje. Jestem ciepło ubrany, przyszykowany i nie wiem, do której godziny dotrwam. W każdym bądź razie działam, nie poddaję się, mam już wszystko zanęcone, przyszykowane i pozostaje mi tylko czekać. Zostańcie ze mną, zapraszam. Dziękuję wam wszystkim za łapki w górę, łapki w dół i szereg jak zwykle komentarzy. Lecimy. Jest, nocka wynagrodzona, długo było czekać. Mak, możesz, to weź mi to. Nagrywamy film, tak? Tak. Słuchajcie, siedzimy. Jest godzina, poczekaj, która Łukasz, zgasimy światło, jest pierwsza. Jest prawie druga, słuchajcie. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jaka ryba. Przepiękna. Złoty, piękny leszcz. Odrzański. Puszczamy go do wody. Oczywiście, nie męczymy ryby. Nie męczymy go, ale walka była straszna. Poczekaj, Łukaszko, ja tylko pokażemy, jak go puszczamy. Ja cię oświetlę tutaj. Włącz mi lampkę. Słuchajcie, rewelacja. Jeszcze dwa razy. Rewelacja. Namawiałem kolegę na tą nockę. Nie chciał ze mną jechać, nie chciał. Ale chyba teraz mi już wybaczysz, co? Cześć, Łukasz, już go łapię w kadr. Puszczamy. Niech się nie ten, tak, niech. Przepiękny. Uciekaj. Tak, już łapię. Łapię, poszedł. Super, nic mu się nie stało. Patrz, jak idzie po tym grzbietem. Widzisz, jak zbiera? No. Patrz. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. On nabiera pęcherz pławny. Aha. Nabrał powietrza. Tak, zaraz. No, już znika. Wymęczył się, tak, uspokaja Powiem się. Powiem ci, długo tu walczyłem z nim chwilę, nie? Uspokaja Ale się. Ale masakra. Wyłącz. Kochani, jest następny. Ale się zmachałem. Taki. O, zimno jest. Ubrałem kurtkę zimową, Polar, i powiem wam, muszę ściągnąć tą kurtkę, bo jest za gorąco. Lecimy dalej. Noc się nie kończy, jest zimno, mróz, ale nie poddajemy się. Dochodzi już godzina trzecia. Jak widzicie, fajne sztuki się meldują dzisiaj. Jestem w szoku. Wow. Dobra, udało się, jest kolejny. Teraz zobaczymy, co tutaj. Ale się pięknie zapiął. Tylko się wplątał w siatkę. Siatkę zaplątało, ale 40 jest. Także wypuszczamy go i działamy dalej. Żeby się nie męczył, bo jest zimno. Dobra, chodź tu, mam się. O, nie wiem, czy tu wyjdzie.
co to jest. Ciężki jak cholera. Kurde, holowałem. Kurde, karaś. Jaki wielki. Ja pierdził. Masakra. Ale się sztuk trafił. O! Śliczny, waleczny, odrzański karaś wraca do wody. O! Puszczamy do wody. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, powoli będziemy kończyć dzisiejszą nocną posiadówkę. Za 15:15 wszystko ucichło, umilkło. A nie, sorry. Byczek. I dopiero tak chwilę po 4:00 tak naprawdę wszystko ucichło, zamarło. Ani brania, ani stuknięcia, ani puknięcia. Dochodzi godzina. Za 10:05 jestem zmęczony i powoli wracam do domu. Kolega stwierdził, że zostanie do rana, zobaczy, czy coś nad ranem się będzie działo, bo chce bardzo coś wydłubać. A ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej nocy. Nie spodziewałem się, że takie tłuste sztuki do mnie podejdą. Oprócz tego zerwałem 3 fajne zestawy. Nie z mojej winy, tylko z winy wielkiej ryby, która podpłynęła, capnęła cały przypon z haczykiem i odpłynęła. No cóż, dziękuję Wam za oglądanie, zostańcie ze mną, kliknijcie dzwoneczek, bądźcie na bieżąco z moimi filmami, bo wkrótce już jedziemy na nową, dziką miejscówkę, oczywiście nad Odrą. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich, do zobaczenia, życzę Wam dużo zdrówka, Lukas Fishing, cześć!